Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić taką właśnie zabawkę ekologiczną, drewnianą dla dzieciaka. Naszą ekologiczną zabawkę wykonamy z drewna, więc potrzebujemy taki oto kawałek drewna, dość szerokiego. Nasz ma 4 cm grubości i 22 cm po obu stronach długości, tak? Długości boku, dokładnie. To jest kwadrat. Przyda się również kołek drewniany. Wybierzcie na przykład tak jak u nas o średnicy 28 mm. Skoro nasz kołek ma 28 mm, to do wywiercenia otworu potrzebujemy płaskiego wiertła 30. Więcej na temat wierteł dowiecie się z innego naszego filmiku. A skoro wiertła, no to niezbędna będzie wiertarka albo wiertarko-wkrętarka. Piła ręczna. Poza tym będziemy potrzebowały jeszcze jednego urządzenia, czyli wypalarki do drewna. Do wypalarki przydadzą nam się dwie wymienne końcówki z literką X oraz literką O. Oczywiście przyda nam się kątownik, miarka. Jeszcze wykorzystamy farby akrylowe, taśma malarska, papier ścierny do wykończenia, pędzelki. Czas zaznaczyć miejsca, w których będziemy wiercić dziury. Skoro ma być to zabawka w kółko i krzyżyk, potrzebujemy 9 otworów równomiernie rozmieszczonych na naszej deseczce. No i mamy narysowaną całą siatkę z 9 punktami. Ty się ściskujesz i ja się też ściskuję już. Tak jest. Zobaczmy, jak to wygląda. Wszystkie 9 otworów już wywiercone. Żeby zabawka była bezpieczna i żeby pozbyć się wszystkich drzazg, które tutaj powstały, za pomocą papieru ściernego szlifuję każdy z otworów. Ja mam, Basiu, do ciebie jeszcze prośbę, zanim ja wszystkie kołki potnę, te, które już mamy, klocuszki, też mogłabyś wyszlifować troszeczkę tam, bo oczywiście zostało. Wszystkie drewniane elementy są już wyszlifowane. Teraz możemy zająć się kolejnym etapem, czyli malowaniem i wypalaniem. Ja bym chciała chyba zająć się tą drewnianą częścią, żeby narysować taki wzór, krateczkę, która jest naturalnie w grze kółko i krzyżyk wykorzystywana, tak? Dobra. To może zróbmy tak, że krzyżyki w jednym odcieniu, kółka w drugim. Od razu dzieci zaczną sobie może kojarzyć i kształt krzyżyka, i kształt kółka, i dwa kolory. Czerwone i zielone. Jak światła na ulicy. O, to jest okej. Ja rysuję siatkę. A ty? A ja uznałam, że skoro jedna część ma być zielona, druga czerwona, to żeby było szybciej, wystarczy taśma malarska. Ja się zabieram za wypalarkę z taką standardową końcówką, ponieważ będę wypalać proste linie. Jako, że jest to zwykła akryla, taka szkolna, ona schnie bardzo szybko. Wystarczy 30-40 minut, żeby była sucha. O, proszę bardzo, idealnie. Iksik, który robi za krzyżyk, centrujemy, dociskamy, nie za mocno i proszę bardzo. Jeżeli jednak nie macie wypalarki, równie dobrze możecie kółko i krzyżyk namalować farbą, flamastrem. Pomysłów i sposobów jest sporo. To co, Basiu, gramy? Kółko, zaczynaj. Kółko czy krzyżyk? Ja krzyżyk. Moja droga. Oj, Barbaro. Jedziesz. Chciałam ci wygrać. To oczywiście, oczywiście, to się nazywa szachmat. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do nas w komentarzach. Pamiętajcie, wszystkie przydatne linki w opisie filmiku. Nie zapomnijcie dać nam suba. I jak rozumiem, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.